Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i po ponad roku przerwy wracamy do gry Hades. No i tak, dziś lecimy ze strzaskanymi kajdanami oraz łukiem, gdyż iść, ponieważ po prostu on daje nam więcej tego, no, mroku. A mam spory cel, jeśli chodzi o mrok. Chcę uzbrać go 500, żeby mieć jakby... Inaczej by to nazwać wskrzeszenie, raz na komnatę, a nie raz na walkę. Całym, więc tak. I jeśli chodzi o sam łuk, będziemy brać jakieś coś innego? No, prawdopodobnie bym powiedział, że raczej bym nie chciał brać, bo nie wiem jeszcze co i jak, ale weźmiemy sobie Charona. Nawet go ulepszę. Wiem, że może to się dawać dziwne, ale tak. Mam teraz taki złoty łuk. I teraz jak to zrobimy, to proszę. Mam namierzone strzelanie. To jest chwila. Nawet jeśli nie jest najmocniejsze, to stwierdziłem właśnie, że to wezmę. Głównie dlatego, że po prostu... Jak mówię, nie chcę po prostu oszczędzać, ale chcę, bo wydaje się to być lepszy niż podstawowy łuk. Dlatego też, no, ruszam w takiej konfiguracji. I tak, gram normalniej w ogóle, ale to od razu ogłaszam, dalsza część serii będzie kontynuowana możliwe, że na trybie boskim, jeśli będę sobie bardzo słabo radził, bo dowiedziałem się, że on nie blokuje niczego. Tak czy inaczej, na razie bierzemy prezent od Zeusa. Okej. Co my tu mamy? Atak... To by mógł być atak specjalny, nie. Wolę, żeby bił więcej... Normalnie na razie. Odskok... A czemu by nie? Piorunowe odskoki mogą być. A tak, to no. Idziemy dalej i... No i proszę, pierwsza komnata, którą spotkamy, to już jest mrok. Świetnie. Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, bo mogę wam powiedzieć, że... Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, pamiętam co i jak, ale jeśli chodzi o... moją umiejętność grania czy coś, tutaj mogę powiedzieć, że będzie różnie, bo... dosłownie przez ten rok nie ruszałem gry w ogóle. Więc tak. O, jeszcze serce centaura. Pamiętam, że to chyba max HP. Świetna rzecz. Wow. A no tak, zapomniałem jeszcze o tym, że mamy coś takiego na przycisku, który zazwyczaj klikam do robienia uników w większości gier Souls-like, nie tylko. Większość gier w ogóle ma uniki pod betek, zauważyłem. Chociaż nie wszystkie. Nie pamiętam teraz konkretnych, ale w którejś, którym tak też dużo grałem na padzie, pamiętam, że to w ogóle pod B było coś takiego totalnie niepasującego mi do wszystkiego, więc... Tak. I okej. Wiedźma. Piu. I nie ma wiedźmy. Max HP. Świetnie. I czy jest tutaj coś więcej? Chyba nie. Bo nie widzę złotych urn ani niczego, więc możemy iść dalej. Po ciemność. Okej. Styrty czaszek. Oczywiście już jestem pogryziony, bo nie umiem się skupić na prawidłowym graniu. Typowe. No to wszystko wina tego, że zapominam, że tutaj łukiem trzeba najpierw wycelować. No nie mówcie mi, że tak perfidnie zlamię. Nie, to była istna porażka. Ale tak czy inaczej, 12 mroku to zawsze coś. Teraz tutaj mamy... To nie pamiętam, czy to oznacza pieniądze tylko i wyłącznie, czy oznacza to sklep Charona. A tu mamy jakiś dar, więc pójdę po dar. Pięknie. Dobra, na spokojnie. Muszę pamiętać też, że nie chodzę teraz z piórem Hermesa, więc nie potrzebuję się śpieszyć. Nawet jeśli będę powoli wszystko robił, to i tak możemy to ugrać. Dlatego
tryb full focus jest najcenniejszy. I co, mamy chyba to będzie Artemida? Nie. Athena, okej. Okay. And Zeus refuses to explain. Something transpired between the two of them. Perhaps you know better than I. Okej. Okay. Atak jest mocniejszy i może odbijać wystrzał, albo możliwość odporność na obrażenia od pułapek. Obie rzeczy są na liście? Weźmy więc wystrzał, bo... Wow, fajny jest. Jakoś szczególnie. Okej, okay, dobra, to jest sklep. Idźmy po granata. Dobra. Okej, okay, zaczynam się już pancerze, widzę. Na całe szczęście jeszcze aż takim jełopem nie jestem, żebym nie umiał w ogóle nic. Ale nadal. Fajnie by było, gdybyśmy zbierali wystarczająco ciemności, żeby mieć 500 na to ożywanie co pokój, że tak to nazwę. Poczułbym się dużo pewniej niż mając wstraszanie raz na przebieg, mając raz na pokój. Na tyś jest słabsze. I tak bym je preferował. A teraz it. Pięknie i... Co możemy ulepszyć w tym? Ulepszmy strzał. Jeśli będę o nim zapominał, to wydaje mi się, że będzie sensownie. Teraz tak, kryształy i niemal alternatywny. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, ale kryształy nie pamiętam, czy nie oznaczały jakiegoś... większego wyzwania. Okej, okay, czyli jednak nie. Brawo. Pięknie wlazłem w pułapkę. Ojojoj. Coś mi mówi, że dzisiaj to... Dzisiaj to nawet może hydry nie zobaczymy nawet. Albo nawet... Pa, hydry. Boję się, że możemy nawet do... Megeiry nie dojść. A jeśli dojdziemy, to nie wiem, czy nawet... Będzie niska szansa na to, żebym ją pokonał, czy nie. Kurczę, znowu zapomniałem o zrobieniu tego. Dobra. Tak, czy mam klejnoty i pieniądze. Nie najlepsze. No nie najlepsze. Dzisiaj jak spotkamy jakiegoś tego... Charon się chyba nazywał ten gości? Tak, Charona. Czy coś, to będzie fajnie, ale... Powiedzmy, że po prostu nie śpieszy mi się. Do sklepu. Wolę zbierać wszystkie rzeczy, które mają bardziej trwałe efekty niż sklep. O, ale przy okazji ja po sklepu mam tutaj mini sklep, to będzie można sobie coś kupić. Okej. Okay. I it. Swoją drogą będę musiał też sobie wziąć to, co powoduje, że tych kryształów nie trzeba zbierać z wrogów, tylko one się regenerują z czasem. To też jest fajna rzecz, no. Tam trzeba więcej podinwestować, a wydaje mi się, że wskrzeszanie częstsze jest ważniejsze. I o! Wystrzał zdaje więcej obrażeń na 4... Przynajmniej 4 na 6 walk. Ja się wezmę najpierw to, co na pewno będzie potrzebne. Bo widzę, że jesteśmy już blisko 500 i... A niech będzie, że wezmę warkocz Atlasa. Teraz Elitai, albo kolejna Athena, albo Dionizos. Dionizos był bardzo fajny, pamiętam. On był chyba pod osłabianie. Więc tak. I w ogóle pamiętam, że swego czasu... To też taka anegdota, która mi się teraz przypomniała, czy tam w sumie historyjka. Nie pamiętam teraz u kogo, ale kogoś oglądałem trochę Hadesa, jeszcze na długo zanim... go... Teraz nie pamiętam, czy kupiłem, czy zdobyłem z jakiegoś bundla, czy był za darmo. Anyway, to nieistotne. Chodzi o to, że na długo zanim go miałem. Pamiętam, że ten ktoś tak nie umiał walczyć z tym tutaj szkieletami, że to masakra. Wait, do Asfodelu? My byliśmy już w trzecim biomie? Oh. Ja nawet nie pamiętam, żebym ja ten, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Nawet nie pamiętam, żebym pokonał Hydra, co dopiero to. Przy okazji sterowanie, przywołanie LT, to jest tu.
Mam wsparcie. Czym jest przywołanie, czym jest wsparcie, bo w sumie nie wiem. Jak się inaczej? Nie wiem, czy jest to aż tak istotne. Skupmy się może na tym, co jest na pewno istotne, czyli... na eliminowaniu czaszków i innych dziadostw, które się tutaj pojawiają. Tak, tak będzie najlepiej. Hit! Hit! Dobrze. Niedobrze. Panika. Okej. Okay. Czyli my mamy wsparcie, nie mamy przywołania. Jak mówię, nie wiem na czym polega ta różnica, ale tak. O! I teraz można go użyć. Wiem, że im więcej pasków, tym lepiej, ale no... Kajdany nam się ulepszyły. Teraz mamy 75. Okej. Okay. Świetnie. Ciemność czy nektar? To jest chyba nektar. Albo ambrozja? W sensie to było przy tylu Dionizosa napisane, ale oczywiście nie pamiętam. Nieistotne w sumie, które to jest. Co by to było, nie było i tak. Warto po to iść, bo to pozwoli mi z kimś się zakumplować i dać mu ten, jak to się nazywa. To po to, żeby dostać nowy przedmiocik. Więc albo jakiegoś buga sobie znajdziemy, któremu jeszcze nie dałem prezenta. Albo nie wiem co w sumie. To jest takie zastanawiające. Będę musiał to sprawdzić. Spróbujmy. I tak nie mam nic do stracenia. A mogę tylko na tym zyskać. A jak przegram, to trudno się mówi. Muszę częściej używać tego, bo tutaj teraz... tak naprawdę nie muszę się bawić w łucznictwo. Mamy taki mocny tutaj atak. Na tym, tylko żebym tym trafiał. Żebym tym trafiał, będzie dobrze. I okej, 55. Opłaciło się. Zdecydowanie się opłaciło. Okej, teraz bawię Artemida. Tak, bo to jest znak ucznictwa, taki ala bardziej. A! Okej. Teraz mam tu wyzwanie przeżyć przez ileś tam czasu. Jak ja lubię takie pokoje. W szczególności, kiedy jestem nierozgrzany, lamię i... I no. Gram w grę, w którą nie ruszałem od roku. W ogóle teraz mnie zastanawia, czy jest jakiś fajny sposób na to, żeby szybko generować energię do przywołań? Bo strasznie wolno się to ładuje, póki co. Na całe szczęście, no, jakkolwiek jestem w stanie tego użyć, oczywiście, że musiałem stanąć na pułapkę i zapomnieć o tym, że mam takie piękne coś. A, i teraz pytanie tylko, czy da się jakoś gdzieś zobaczyć? Informacje komu co daliśmy? Nie. Ale chyba jej mamy, więc na razie nie będę dawał. Have blessed you with his lightning bolts, did he? Always looking out for everyone. O, chyba będzie jakieś połączone błogosławieństwo, skoro nie wspomina. Ja. Wszystkie zdawane obrażenia miałem szansę być krytykami. Okej. Okay. Odskok łowcy. Nie. Drugie trzymy obrażenia, kiedy wpada z nich kamień. Szczerze, weźmy to. Skoro i tak pod to mocno gram, to czemu by nie? Młotek. Ciekawe, co ten młotek daje na łuku, bo osobiście nie pamiętam. Przytrzyma tak, by szybko strzelać, ale bez mocnego strzału. Atak specjalnie wstrzymuje plus 4 strzały, atak zdaje 300 obrażeń, ale odejście wolniej. Szczerze, chociaż wiem, że to osłabi nam atak specjalny, to wolę to, bo... bardzo dużo będzie pocisków dzięki temu. I idziemy chyba właśnie na... na Mageirę. Czekaj tam. Nice to meet you.
Hej, to nie jest ona, to jest znowu ktoś inny. Hey, you must be one of Meg's sisters. Nice to finally meet you. My name is Agrius. Not murderer, definitely not. Ona. Tylko morderstwa. Look, I've done some things that maybe aren't great, but I am very, very sure I haven't murdered anyone. Ona umie cokolwiek innego powiedzieć? Okej. 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 Ej, wait. Co tu się stanęło? Się tylko wydaje, czy jakby mamy mniej miejsca teraz? Tak, jest mniej miejsca, definitywnie. I zaraz padnę. Na szczęście, no mam tu jakby... Wait, co jest? Wiesz, rozumiecie, jak ja to mam tu sobie poradzić? Oczywiście. Dobrze, że w ogóle to mam, bo bez tego bym nie miał szansy nic zrobić. Dobrze, dostałem osiągnięcie za najpotężniejsze chyba wyzwanie. I tak przegrałem. Okej. I tak uważam ten przebieg za przyjemny. Patrzę na to, jak dawno nie zaglądałem do Hadesa. Oczywiście. Nie, uwielbiam. Dobra, gdzieś tu pamiętam, że było jakieś menu, które pozwalało podejrzeć osoby, jakie mamy z nim informacje, relacje i tak dalej. Jak się będę musiał to potem zobaczyć, na razie pogadajmy. Cheers. Ooh. You are not to aid him in these matters, Nix. His foolishness is to be scorned and reprimanded, not indulged. Do we have an understanding? Wait, ona zawsze tak wyglądała? We have an understanding, Hades, yes. Może tak, może źle kojarzę. Your son, after all, and therefore your responsibility. I, in turn, have my commitments to this realm and to this house. You have aided me in them, so I remain, as ever, in your debt. It is not necessary to remind me. Surely all those who once defied my brothers and myself would much prefer a post within my house over eternity within the lowest depths of Tartarus. Not that the darkness there would trouble you. I hate it when they fight. Orpheus, forgive my bluntness here, but I have to ask, why won't you sing? You were a legend, mate. Our court musician. Why, it's that I've lost my muse, my friend. It isn't harder to explain than that. Have you not had such moments in your life where you had lost the will to chase your passions? I suppose I have, yeah. But recently I found my drive again. And that's why I have to get out of here. And I am truly happy for you, friend. Alas, I've had no luck in my own search. Not that I'm searching any longer, so I'll just be over here, okay? No, teraz mogę to otworzyć. Fajnie. Dobra, a zobaczmy. Pierwszy rzut Zeus dostał, Poseidon dostał, Athena nie dostała, Afrodyta nie dostała. Artemida dostała, Ares dostał, Dionizos dostał, Hermes tak, i jeszcze jakiegoś nie odkryliśmy, okej. Okay. Czyli Afrodyta i Athena są z tych, z bogów Olimpu. Tutaj Hadesowi możemy dać. I... W sumie na razie to tylko Hadesowi bym mógł, ale... Z tego co widzę, to niestety jakby... Nie za tym dostaniemy. Poza tym nie chciałbym dawać. Czyli zobaczymy dalej. Achilles i Orfeusz dostali, Syzyf też.
Eurydyka. O. Pamiętam ją ogólnie. Z nim się spotykaliśmy i tak dalej, ale... Nie pamiętam gdzie. Tak czy inaczej, serwer dostał, dużo dostała, kostek dostał. Tutaj są informacje o lokacjach. Ha. Dobra, w takim wypadku albo dajmy komuś dalej, żeby pogłębić relację, albo zobaczmy, co Hades powie na to. Tylko zanim to jeszcze zobaczmy tej oferty w sklepie. Bo czasami to są fajne jakieś oferty. Klucz za 10 kryształów. Nektar za 5 kluczy. Diament za 10 nektarów. Ciemność za nektar. Wiecie, to jest nektar. Jeśli bym to kupił, nie starczy. To nie. Na razie nie. Chociaż wiem, że nektary akurat są nielimitowane, podobnie jak ciemność, więc nawet nie szczególnie bym tego może potrzebował. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nadciśnienie. Nieprzyjemny powód śmierci. Dobra. Tak czy inaczej, zróbmy jeszcze jednego przebiega, bo czemu by nie? Ale zanim to... Chociaż tego pewnie pożałuję, co... A, nie mogę. A vast and intricately crafted mosaic depicts the underworld king presiding over the enormity of his domain, whilst its chthonic residents look on in awe of him. He's not really that great. Keep it down. Kurczę, naprawdę chciałem dawać, a nie mogę. O, dobra, jeszcze widzę, że tutaj Achilles coś chce pogadać. Ewentualnie duzie dajmy, bo w sumie ona jest taka... Pamiętam, że nas simpuje, ale ona jest tutaj naprawdę pomocna i zasługuje też na podziękowania. Between us, lad, I wish it wasn't. Was such a thing available to my enemies during my fighting days, I surely would have come here even sooner. But I trust you have the training to use it well. May it serve you as it served the fire goddess Hestia. She hasn't needed it in a while. I'll use it to the best of my ability, sir. Dawn dusza, jaki Achille zasłużyłem, ale dajmy dusza. Najpierw dajmy prezent, potem porozmawiajmy, bo z tego co się orientuję, po rozmowach ona ucieka. There must be some mistake. Hi, Prince. You're giving this to me? I want you to know we all appreciate you, Dusa. Don't work yourself too hard on my account, okay? Jej, drugie serduszko. Ej, teraz pogadajmy normalnie. Prince, your father, I think he's pretty steamed right now about something, so maybe you could stay away from him, or I could tell him you're not here. That's quite all right, Dusa. I'm not afraid of him, and neither should you be. You're the best help he's ever found. Just doing my job here, Prince. Okej, jakaś nowa informacja? Mhm. Okej. Okej, dobra. To tutaj już więcej nic nie ma. Lecimy. I tak. Będę coś tu zmieniał, no jak mówię, nie. Chcę najpierw kupić te wskrzeszanie, co pokój. What's going on, Skelly? Boyo? That nadal tak samo. Let me give you a piece of advice, boyo. You run across a guy like me out there, you just give him a good stab right in the back without a second thought before he sends you crying back to Papa. I'll keep that in mind, mate. Co tym razem widzę, że tarcza chce od nas. Tym razem tego? Zobaczmy, czy są jakieś... ciekawe rzeczy. Poszar, żeby konsument tak specjalny, powoduje wielu tarcz. Błyskawiczny dysk. Atak specjalny zadaje błyskawiczne obrażenia, wracając na polecenie, dalej możesz atakować. Nie stać mi niestety. A szczerze, nawet bym z chęcią zobaczył. I tak, pamiętam, że tu możemy szarżować, ale ja raczej będę się bawił tu w Kapitana Amerykę i będę właśnie litował tarczą, bo to jest najprzyjemniejsze, co można robić. Za tym idzie, albo weźmy kajdany, żeby to jak najwięcej biło, bo nie wiem, czy one są brane pod uwagę.
Powiedz mu, że je odrzucę i zobaczę, czy... Tak, były brane pod uwagę, okej. Okay. To teraz pytanie, czy bierzemy, czy nie. Myślę, że skoro mamy drugą gwiazdkę, to weźmy coś innego, żeby to ulepszać. Jeśli jest coś, co nie wymaga jakoś dużo do kolejnego stopnia. Nie wiem, czy jest coś szczególnie takiego dobrego. A powiedzmy, że może zagrajmy pod Dionizosa. Nie, Dionizos nie wiem, czy jest najlepszy dla tarczy i w ogóle na dystans. Dobra, niech będzie Ares. Ares jest taki najbardziej chyba bezpośredni. Więc żegnaj domu. I tak, na pewno się zdobędziemy kolejną krew, a... Teraz sobie się z nią, kurczę, krew przecież jest limitowana. Ale tak, jeśli kiedykolwiek zdobędę kolejną krew, to chyba wezmę tarczę Zeusa sobie. Fascinating character, ill-liked upon Olympus, although I myself have always longed to meet her. Okej. Okay. Atak specjalny, wywołuje zagładę. Jeszcze buduje wir ostrzy, odskok ostrze. No tak, zacznijmy od odskoku, bo to jest coś nowego, więc... Po prostu... Nawet z samego faktu, że to jest po prostu potrzebne do jakiegoś tam... Ciężko powiedzieć, osiągnięcia, czy raczej... Nagrody? Wiem, że to są jakieś właśnie liście jakby celów. Po prostu będę to robił z samej kwestii takiej, że wiem, że to trzeba zrobić. A nie jestem jakimś szczególnym fanem jak na razie tego odskoku. Preferuję takie, które są no łatwiejsze w użyciu. Nie to, żeby ten był jakoś szczególnie zły. Ale dobra, idziemy. I co tam? Młotek. Okej. Okay. Okej. Okay. To mnie się podobie się. Dobra. No i oczywiście musiałem wpaść w atak. Nie było to by w moim stylu, gdybym nie wpadł. Chociaż raz w ataka. Ale dobra, i tak się udało. I co tu mamy? Atak uderza dwukrotnie, ale nie odpycha. Wstrzymaj, aby naładować rzut. Kurczę... Atak specjalny naładować. Osobiście nie lubię ładowanych rzeczy, ale... Celem to może być fajne. Nie, weźmy podwójne cięcia. Teraz już wiemy, że nie gramy na Kapitana Amerykę, tylko na bezpośrednią walkę. Ale tak, może być naprawdę mocne. A ty się nie odpycha wrogów. No patrzcie, idealne to nie jest może, ale jest mocne. W ogóle uważam, że ulepszenia z młotka, nawet jeśli nie są idealne, to dają fajne właśnie nowe jakby wariacje do sposobu używania broni, bardziej niż modyfikując to, co już jest. Bardzo mi się to podobie. Tak czy inaczej, granat albo serce. Nie jestem pewien, czy można ulepszyć rzeczy z młotka granatem. W takim wypadku idźmy po serce. Poza tym serce jest bezpieczniejszym obcym. Ale kurczę... Powiem tak. Nawet się cieszę, że ostatnio na live'ie był temat Hadesa poruszany. Bo tak po prostu przypomniałem sobie o tej grze dzięki temu. Czy pan to kto o tym mówił? Chyba... Nie chcę powiedzieć naprawdę... Błędnie, a wydaje mi się, że Airu wspominał o tym, były tam trochę chyba gadki. No i wspominałem nawet, jak się spytał o Hadesa chyba dwójkę, że strasznie by się chciał zagrać, ale najpierw obiecał sobie, że chociaż raz zobaczy zakończenie jedynki. Za tym idzie, będę musiał trochę się napracować, żeby do tego dotrzeć, ale wcześniej czy później nam się to uda i no idziemy po kolejnego Aresa. A, dobra, to już oni. Dobra, to nie widzę żadnego problemu. Osobiście mogę powiedzieć, że moim zdaniem są
banalnie prości. Nie wiem, czy to jest trochę już pamięci mięśniowej, którą mam, chociaż nie grałem od roku, czy oni po prostu zawsze byli tacy prości. Ale widzę, że już tutaj tracę za dużo hapeków, więc może po prostu powinienem się odzywać. Jakaś informacja? Okej. Może to coś o aresie, nie jestem pewien. Atak specjalny wywołuje zagładę. I to jeszcze epicka jakość obrażenia po prostu. Albo wsparcie. Weźmy wsparcie. Oj, kolejny ares. Świetnie. Dobra. Dobra. Dyrta czaszek pokonana. Dobra. Kurczę, czuję się nawet dobrze tutaj teraz grając. W sensie, że czuję się pewnie z tym, jak mi to idzie. Mimo tego, że wiem, że zlamię niedługo. Ale tak, wystrzał, wirostrzy trwa dłużej i przyciąga wrogów. Definitywnie to biorę. Nie będę czuć, że nowe to jeszcze... No, ogólnie wydaje mi się to być bardzo cenne. Tak, pułapki zdają wrogom? Nie. Szybkość ruchu? Nie. Weźmy zdrowie i lećmy dalej. Dobra, mamy ciemność. Ile by jej nie było i tak będzie fajnie. A, jeszcze... Okej. Dobra. Wątpię, żeby miało się udać tutaj wypuścić wsparcie to potężniejsze, więc użyjmy podstawowego nawet. By po prostu sobie pokorzystać, jak mamy możliwość. Ucieszyć się po prostu z tego wszystkiego. Tak. Wiem, że nie muszę ich tutaj rozwalać, ale osobiście preferuję po prostu dla własnego spokoju i zmniejszonej jakby paniki od ilości wrogów eliminować wszystko, co się da. Dobra, mamy to. Ciemność 12. Nie najwięcej, nie najmniej. Nadal. Fajnie, że jest. Kolejna ciemność. Jak dalej pójdzie, to dzisiaj naprawdę uda mi się już zdobyć... No to moje wskrzeszanie się co pokój. W sumie nie wiem, co o tym wymyślić osobiście. Dla mnie 30% życia. Dużo mniej niż 50, wiem. Ale... Po prostu... Jakby... Co pokój jest naprawdę lepszy niż 50%, ale raz. Kurczę, zapomniałem o tym, że trzymając tarczę, tak można się faktycznie zasłonić, nie że jest to tylko taki estetyczny, że estetyczny element. Więc brawo ja. Tak czy inaczej fajnie, że się udało. Co my tu mamy dalej? A, to blokuje wszystkie ataki, nie tylko pociski. A to ciekawe. Jeszcze pociski bym zrozumiał, ale że wszystko, tak całkowicie. Nawet te wielkie tutaj uderzenia z maczugi. No się ma to sens, ale no... W grach często tak nie jest. Po prostu te większe ataki i tak przechodzą przez tarcze. Niewidocznie Hadesa za słabo jeszcze znam, żeby móc ocenić, który atak jest blokowalny, a który nie. Tak czy inaczej, cieszymy się z tego, że tutaj jakkolwiek mi wychodzi. I muszę powiedzieć, że chyba... Chyba tak, chyba definitywnie lepiej mi idzie tarczą niż szło łukiem. Syzyf. To jest chyba znak Syzyfa. I tak dajemy mu nektar. Hello, sir. On zasłużył też, to jest w porze gościu. Same story as last time. Look, I have to level with you, Sisyphus. I'm leaving the house. I've had quite enough. You understand, I'm sure. I'm going to the surface. Oh, that is quite an undertaking, Prince. If it wasn't you yourself proposing it, I'd like to call it madness, truth be told. Though, you're just mad enough to pull it off. Well, hey, I hope you make it. Good fortune out there.
Zmęczenie, ciemność, trzeba. Oczywiście, że ciemność. Dobra. No i mamy co. I teraz masz jeszcze. Zasłużyłeś sobie. You better believe it, sir. Now you take care. Be seeing you around. Jakiś fajny wpis? Mhm. Dobra. Zbiera Baty Furii ze zbrodni, która dotyczyła przychytrzenia niegdyś Lorda Hadesa w konia śmierci. Lekkomyślny plan, jednakże udało mi się go wykonać i kupić sobie trochę dodatkowego czasu. Teraz jednak muszę mu za to zapłacić. Nieustannie pcha głaz. No tak. Jak najbardziej prawda. Ale okej. Au. Ja kupmy sobie błogosławieństwo ten, czemu nie. Jest mocniejszy i może odbijać. Mocny nawet. Wystrzał. Mniejsza bożnia od wrogów. Oczywiście, że to wezmę. I tak nie jest tak, że następny odcinek prawdopodobnie będę na trybie boskim grał, więc będzie i tak łatwiej, ale póki co biorę. Can't imagine why not. We had a lovely time getting to know each other. We laughed, we cried. My only regret was that you couldn't be there yourself. You don't know what you're saying. There's a reason that they're not permitted in the house. Though, come on. One of us is going back there now. No dobra. Oczywiście musiałem dać się trafić. Bez tym jełupem. I mimo tego, że mam taką wspaniałą broń jak tarcza, to i tak mi się nie udaje. Dobra. I teraz który atak robi? A, taki. Dobra. Myślałem, że będzie robić miliony pocisków. Miliony pocisków byłyby szczerze fajne. Pamiętam, że no, co jak co, ale tarczą jestem w stanie wszystkie przyblokować. Dobra. A spokojnie eliminujmy tych wrogów, których on tutaj dodaje, okej. Okay. Tutaj albo tego tarczą nie można zablokować, to miałoby sens, albo ja po prostu zlamiłem. Obie opcje są równie prawdopodobne. Dobra. On, okej. Okay. Niewrażliwość i... Nadal. Nadal nie chcę zrobić pocisków. Jakby wiedziała, że tarczą jestem w stanie je skontrować. Interesting. Nie, żeby to miało jakiekolwiek tak naprawdę większe znaczenie. Chodzi o sam fakt, po prostu jest tak ciekawie. Znaczy pamiętam, że lubiła robić spam pocisków. Ale dobra, może uda się przynajmniej zgromadzić na maksymalne wezwanie Aresa. A jeśli się uda, to powinniśmy to jakimś tym ugrać. Okej, okay, straciłem wskrzeszenie. To nie! Musiało się akurat użyć, kiedy była nietykalna częściowo. Ale dobra, udało się. Jej. Joink? 60. A, to ja bym mógł nawet kupić nawet nie tyle co wskrzeszanie się, co pokój, coś jeszcze innego. Nie, żebym szczególnie chciał coś innego, ale mogę. Okej. Tutaj zablokowany? A, najpierw muszę się napić. Teraz mogę dopiero inne rzeczy. Dobra, tutaj standardowo. Przecież wezmę kryształ, bo czemu by nie? Tutaj można sprzedawać rzeczy. Ale nie wiem, czy chcę. Ile jeszcze walk? 13. Idziemy dalej w takim wypadku z Aresem. I okej. Okay. Tarczą pokonałem w takim wypadku widzę Hydrę. Czy nie Hydrę? A, Tom. Już wcześniej, ale Hydry jeszcze nie pokonałem. Ciekawe. Okej, okay, mam do wyboru Hermesa albo Hermesa. Nie lubię Hermesa, szczerze.
tak, że on ma złe te bonusy, ale trochę nie mój typ. Oczywiście wcześniej czy później będę musiał się skupić na gromadzeniu jego bonusów po to, żeby te wszystkie jakieś zlecenia z listy przepowiedni, czy cokolwiek tam było, po prostu pokompletować. Ale nadal, no, jak wspominam, preferuję inne. Teraz na pewno jest ok, chociaż te wiry ostrzy też... No, musiałbym się przekonać, jak dobrze ich używać. Na pewno co jak co, ale zagłada ze wszystkich rzeczy wydaje się być przyjemna. Po prostu... Ten. Uderzam, a potem po jakimś czasie dostałem jakieś fajne, duże obrażenia. Tutaj pamiętam, że chyba była prędkość ataku z takich fajnych rzeczy u Hermesa, ale poza tym to nie szczególnie nie lubię. Ej, atak jest szybszy, jak mówiłem. Masz uskich godzin z rzędu, albo kiedy trzymasz, że nie masz szans na automatyczny unik. Szczerze chciałbym podejść jak najdalej, więc unik. Jest tak, tutaj mamy opcję Piniunc albo Serce Centaurua. To oczywiście, że Serce Centaurua. Bądźmy szczerzy. Dobra. Dobra, dobra. Na spokojnie. O ile można tu mówić o jakimkolwiek spokoju. Użyjmy tego sobie, bo czemu by nie. Tak, zazwyczaj będę pewnie o tym zapominał, podobnie jak o kamyku, więc... Like... Pewnie dobrze mogę po prostu użyć, kiedy tylko się zechce. Kiedy tylko mogę. Dobra. A teraz chodź tutaj, trup. Chodź, musimy cię tutaj pobić. Dobra, udało się i... Tak, serce Centaurua zdobyte. Jeszcze teraz sklep albo granat. Szczerze, granat. Nie mam może jakichś idealnych bonusów, ale... Nadal granatem mogę wzmocnić chociażby szansę na unik. Dobra, jest dobrze. I tak teraz nie ukrywając, iż mam być z wami totalnie szczery, idzie mi znacznie lepiej niż myślałem, że będzie szło. Nie wiem, czy była jakaś aktualizacja od czasu, kiedy ostatnio grałem, która ułatwiła grę, czy ja się bardziej naumiałem, czy co. Może zapamiętałem to jako trudniejsze niż było w rzeczywistości, ale naprawdę czuję, że jakoś za dobrze mi idzie, jak na to, jakim nieogarem jestem w gry tego typu. Nie to, żeby narzekał. Jak chce mi dać grę takiej łatwo wygranej i tak dalej, to czemu nie? I okej, okay, obrażenia wiru. Tutaj obrażenia wiru. Okej. Okay. Tutaj 1,9 więcej obrony. Szczerze, wszystkie to rzeczy takie nijakie. Weźmy obronę większą. To jest tak, Dionizus albo Zeus. Pewnie Dionizosa. Ciekawszy jest. Alkoholik. Dobra. Okej, okay, mamy tu jakieś... Uuu! Okej. Okay. Niepotrzebnie chyba krakałem, że jest proste. Jak teraz dostajemy jakieś wiedźmy, które robią milion pocisków. Okej, okay, już wiem, gdzie zginę. Prawdopodobne. Dobra, 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 dobra. Aha! Ja myślałem, że już jej się kończy życie, a nie, to dopiero pancerz. Nie ma ucieczki. No niestety. Tak czy inaczej, no było ciekawie. Było ciekawie, tak czy inaczej. Hypnos must be on break. You never learn. O! Jakieś nowe rozmowa z Achillesem. Muszę powiedzieć, lad, authorizing transfer of the fated list from the old archives straight into your chambers. Bold of you. And right beneath your father's nose at that. Ciekawe. Ciekawe, że teraz o tym wspomina. Oh, that.
Just another job from the house contract, near as I'm concerned, sir. Not like anything on the list was getting done while it was stuck in the archives, besides. Well, that's the spirit, I suppose. If there's one thing I know, it's that the three fates always get their way. But if you wish to help them go about it, then perhaps they'll pay you back in kind. I wouldn't mind their help, I guess. Mm-hmm. Blood and darkness, but this place is falling apart. Nobody works an honest day down here. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as Lord. I cannot say the same for you. Okej, okay, jakieś fajne renowacje tu mamy? No to mogę zwierać urny z pieniędzmi. Wait, co, tego nie miałem jeszcze? Okej. Okay. Sala zachodnia. Salon. Sypialnia, muzyka. Salnia, dobra. Tak czy inaczej, weźmy to. On my authority, I'd like it if you did this job for me, is that alright? Co, mamy uzdrowisko w Elysium? Okej. Okay. Pewnie kolos o przydatną listę darów każdego boga Olimpu. Definitywnie tak. Mogą większe urny. Zdecydowanie tak. Będzie musiał trochę kryształów nagromadzić, ale nawet jeśli to zajmie trochę, to spokojnie, damy radę. Anything I can do to help you find your muse, mate. I fear my muse has long since lost to me, my friend. Though truly, thanks for asking. I suppose she must be out there somewhere still, since I once traveled across this land in search of her, and found her then. But that was quite a while back. Wait, you found her? What happened? Well, this was back when I was still alive, you understand. Your father, why, he doesn't care for anyone to leave this realm, and basically now I'm stuck here as well. Not seen her since, and I'm not much for travel anymore. That's... I'm sorry to hear that. Thank you for letting me know. Hope you get to see her again someday. I appreciate the sentiment, my friend. Though please don't worry about her or me. I mean, we're dead. We're fine. Okej. Czyli potencjalnie można doprowadzić do spotkania Orfeusza z Eurydyką. Ciekawe. Chociaż podejrzewam, że do tego dojdziemy, co to będzie bardzo późno pewnie w jakby postępie tutaj rozgrywki. It's nothing. I just thought I'd say that was well fought back there. There's no returning to the way things used to be, Zag. Now, can I offer you some words of advice? Get over yourself and get ready to die out there next time we meet. Okay. Okay. Kolejny wpis, kolejny dialog. You are to clean the rafters once again and prune the gardens thoroughly. By then it should be time to tend the kitchens and sweep the lounging area a second time. Yes, right away. Poor Dusa. No, z tym się muszę zgodzić. Podance skały, bolesna śmierć. Ale dobra. Tak czy inaczej. Maybe like this? O, dobra, to kosztowało 600, a nie 500. To dobrze, że się udało. Tak czy inaczej mamy to. I okej, tu można kupić więcej wskrzeszenia, ale nadal uważam, że to jest potężniejsze. I tak, jak widzę, dalej będziemy musieli gromadzić po prostu więcej kluczy. Ewentualnie mogę w ogóle użyć klucza potem, żeby... O! Odzyskać to, co zainwestowałem w poszczególne. Na pewno następne, w co będziemy inwestować, to będą te rzeczy. Zdecydowanie, no. Regenerować sobie kamienia od tak po prostu co kilka sekund będzie to potężne. Tutaj... Czy będę zmieniał, to nie wiem. Pozostałe. Tak czy inaczej, na razie idziemy na to. I na następnym spotkaniu właśnie będziemy mieć regenerujące się kamienia, no i będziemy mogli zginąć raz na każdej planszy. Jest to pocieszające. Nie wiem. Ale tak czy inaczej, widzę, że następne podejście będzie z mieczykiem. Od razu zobaczmy, czy jest jakaś ciekawa alternatywa.
Wydaje mi się, że możemy chyba to ulepszyć. 3% prędkości ataku. Ale jeszcze pomyślę. Tak czy inaczej, okej. Tak mi będzie moveset. A to był ten tak specjalny, okej. Dobra więc, no. Dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. No i jak mówię, następny odcinek będzie z mieczem. I może na trybie boskim, może nie, jeszcze sam się muszę zastanowić. Osobiście bym chciał, żeby zobaczyć jak najwięcej, ale nie wiem, czy to też nie będzie takie trochę uciekanie do zbyt dużych ułatwień. To chciałem. Jeśli chodzi o to, jak, z jakim będziemy darem iść, inne takie kwestie, możecie napisać w komentarzu. Możecie też nie pisać, wtedy sam będę musiał się nad tym głowić. A tak czy inaczej, no to by było na teraz na tyle, więc no trzymajcie się i hej.